Wywiad. Witamy na antenie Radia 41, mówi Olka Nowosad. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj Tomek Budzyński. Witam, dzień dobry. Pierwsze pytanie, jakie mamy do pana, to co pojawiło się pierwsze? Talent pisarski, muzyczny czy malarski? No i w której roli odnajduje się pan najlepiej? No, ja oczywiście znany jestem jako, jako wokalista od już 27 lat uprawiam ten zawód, że się tak wyrażę. Debiutowałem w zespole Siekiera w 1984 roku. Ale jeżeli tak myślę o sobie, to kim ja jestem, to wydaje mi się, że jestem malarzem. Tak naprawdę. Jako młody człowiek wyobrażałem sobie zawsze swoją przyszłość jako artysta malarz. Maluję oczywiście do tej pory, tylko tak jak powiedziałem, na fali punk rocka także i ja mogłem zostać muzykiem i to robię to już od tylu lat. No. I czuje się pan spełniony? Czuję się przede wszystkim malarzem, ale czy się czuję spełniony? Wydaje mi się, że rzadko kiedy artysta może powiedzieć, że jest spełniony. Dopóki człowiek żyje na tym świecie, to zawsze jest coś interesującego, ciekawego i tak dalej. Musiałbym być bardzo zgorzkniały, żeby powiedzieć, że już nie mam nic do powiedzenia. Wydaje mi się, że póki człowiek wstaje i wygląda przez okno, to zawsze coś ciekawego się może zdarzyć. Na przykład, nie wiem, idzie na przykład jakaś ładna dziewczyna na przykład idzie. I to już to jest warto żyć na przykład. Nie wiem, napisać piosenkę o tym czy coś. No. No a jak odnajduje się pan w roli męża i ojca? Jak taki rockman jak pan? Ja nie jestem z takim znowu rockmanem. Oczywiście ja uprawiam muzykę rockową. Zespół Armia jest zespołem rockowym, no jakby nie patrzeć. No. Natomiast mam żonę, dwoje dzieci i czuję się świetnie. Bardzo kocham moją żonę. Kocham moje dzieci. I że tak powiem, polecam to każdemu. No tak, żeby chłopakom, żeby się ożenili, a dziewczynom, żeby wyszły za mąż i miały duże dzieci. No. Ja się czuję świetnie. A jeszcze wracając do pana twórczości, co pana inspiruje? No życie. To jest inspiracja. Tak jak powiedziałem, wystarczy jak się człowiek rano budzi, na przykład zobaczy, że na przykład jakaś ładna dziewczyna idzie po ulicy. Można się w niej na przykład zakochać, prawda? I teraz jest pytanie, czy ona też odwzajemni tą miłość, czy nie. I już jest, że tak powiem, ciekawa sytuacja. No. Mnie tak naprawdę interesują głównie dwa tematy, tak już o jednym powiedziałem, czyli to jest miłość, a drugim tematem, takim, który mnie interesuje, to jest śmierć. Ja w zasadzie piszę tylko o tych dwóch sprawach. No, miłość jako taki ten afekt w życiu ludzkim chyba najpotężniejszy, no a śmierć to ta eschatologia, gdzie nikogo to nie ominie, tak jak miłość czasem może kogoś ominąć, nie daj Boże, żeby ominęła, ale może go sięgnąć, tak śmierć już na pewno nie ominie, więc interesuje mnie bardzo ta sprawa i o tym głównie śpiewam. Mnie nie interesuje na przykład, ja nie uprawiam jakiejś takiej publicystyczki, nie komentuję rzeczywistości, mnie to w ogóle nie interesuje rzeczywistość, mnie interesuje miłość. I śmierć. No właśnie, i w tym okresie jesiennym teraz ma się ukazać książka. Soul Side Story. No i może nam pan powie, o czym ona będzie, no i jak pan się odnalazł też w tym, że to jest no jednak trochę dłuższa forma niż tekst piosenek. To jest rzeczywiście, lada moment się ukaże ta książka. Może kto wie, że za tydzień nawet już nie będzie w sklep, można kupić. Jest to autobiografia, czyli ja opisuję swoje życie. Ja już jestem już dorosły i nie jestem, że tak powiem, nastolatkiem. Mam już 50 lat i mogę napisać autobiografię. Mam co wspominać przede wszystkim. No więc moja książka jest o tym, że wspominam, jak byłem dzieckiem, jak chodziłem do szkoły, jak byłem w liceum, jak studiowałem, w końcu jak założyliśmy zespół i jak graliśmy. I no, muszę tylko powiedzieć, że pisanie tej książki sprawiło mi na przykład dużą przyjemność. Nie? Na przykład szczególnie tych najwcześniej wspominanie, no bo trzeba wspominać, nie? Jak się pisze, to wspominanie tych takich czasów właśnie młodości, dzieciństwa, bardzo dobrze mi się pisało.
Najgorzej pisało mi się to, co jest teraz, bo człowiek właśnie w tym wieku, jak ja, ma więcej jednak problemów niż jak się było młodym, tak mi się wydaje. I opisanie tych wszystkich i poruszanie się w tych meandrach dorosłości jest znacznie trudniejsze niż bycie dzieckiem. Ja polecam bycie dzieckiem każdemu, żeby to dzieciństwo trwało jak najdłużej. Oczywiście jest to, tak jak wspomniałaś, o wiele dłuższa forma. Książka ma 430 stron niż tekst piosenki czy wiersz, nie? Natomiast, jak powiedziałem, pisanie sprawiło mi dużą przyjemność. I mam nadzieję, że na jednej książce się nie skończy. Co uważa pan za swój największy dotychczasowy sukces? No, to trudno jest powiedzieć, co uważam za największy sukces. No, największym, mam na myśli tutaj sukces jakiś artystyczny oczywiście, myślę, nie? No to ja myślę, że chyba to, że ten zespół Armia, którym śpiewam, istnieje nieprzerwanie od 26 lat, no. To myślę, że to jest chyba największy sukces i cały czas nagrywamy nowe płyty i jest to zespół żywy. No ale chyba, ale tak jak już bym się uparł, to wydaje mi się, że moim największym sukcesem jest jako artysty chyba jest moja ostatnia płyta solowa Osobliwości, tak uważam. A co sądzi pan o obecnej scenie muzycznej w Polsce, o aktualnej tej muzyce rockowej, punkowej, alternatywnej, bo jednak chyba wiele się zmieniło przez te wszystkie lata. No, ja się już tak nie orientuję jak kiedyś oczywiście, bo teraz z tego, co ja zauważyłem, to muzyka rockowa, taką, którą ja uprawiam i powiedzmy, która jest mi najbliższa, no to już nie jest tak popularna jak kiedyś. No, teraz z tego, co widzę, to młodzież słucha jakiegoś raczej takiej muzyki hip-hopowej, reggae tam. Moja córka na przykład ma 15 lat, no to ona słucha tego Grubson, tak? Jest taki, dobrze jest, mówię? Jest, no to Grubson, no to ja nie wiem za bardzo, kto to jest, ale z tego, co wiem, to jest popularny on, nie? No to ja tak się nie orientuję za bardzo, no ale jeżeli chodzi o zespoły rockowe, to z tych takich nowych, no, to na przykład podoba mi się bardzo zespół Lao Tse, na przykład. No tutaj to muszę powiedzieć, że jestem szczególnie płytą Powstanie Warszawskie, bardzo jest to wspaniały album i wręcz uważam, że ten zespół powinien dostać jakieś medale od prezydenta za to, że tak potrafił zaśpiewać o historii Polski w tak genialny sposób, no, więc jestem fanem tego zespołu. Lao Tse, tak, polecam. ale jednak mimo wszystko, mimo że pan się nie orientuje, tak jak sam pan mówi, to czuje się pan dobrze jednak na tej scenie, prawda? No, ja się oczywiście, że czuję dobrze. Jak się zacznę czuć źle, to rzucę to w cholerę, że się tak wyrażę, ale ja mam co robić, no. Książki zacząłem pisać, to zostałem pisarzem, to mogę pisać następne książki. Maluję obrazy cały czas, bo uważam się za malarza. A nawet zacząłem kręcić filmy i dzisiaj nawet będzie można film ten tutaj w Chełmie zobaczyć. Film pod tytułem Podróż na Wschód, więc ja mam co robić. To jak mówię, jeżeli mi na tej scenie muzycznej nie będzie przyjemnie, ale na razie jest, no, to ja się, o, na pewno się nudzić nie mam zamiaru, tak. No właśnie, ale skąd ten pomysł, żeby zostać reżyserem? Znaczy, skąd ten pomysł? Ja zawsze, mam wiele rzeczy chciałbym zrobić, tak, i tak sobie marzyłem, że na przykład film chciałem nakręcić, ale to, no, kręcenie filmu też wiąże się z pewnymi, no, nie da się tak samemu nakręcić filmu, trzeba mieć do tego pieniądze na to, bo trzeba mieć kamerę, prawda, filmową i tę całą ekipę i tak dalej. No ale udało mi się, że tak powiem, że Narodowe Centrum Kultury zaproponowało mi na przykład stworzenie filmu dokumentalnego w zespole Armia. No i ja bardzo się chętnie zgodziłem na to i zamiast kręcić film dokumentalny, to nakręciłem film fabularny, muzyczny. Więc tak trochę, że tak powiem, się w jakimś sensie, no, wykpiłem od tego, żeby nagrać, żeby zrobić dokumentalne, bo dokumentalnych filmów ja nie lubię bardzo, nudzą mnie takie gadania
o tym, co było kiedyś, nie? Tak, przed kamerą. Natomiast tutaj jest komedia muzyczna. I ja bardzo się cieszę i no, kręcenie tego filmu. Jestem współreżyserem tego filmu razem z Łukaszem Jankowskim. Ten film nakręciliśmy. Jestem też autorem scenariusza. I kręcenie tego, to bardzo mi się to podobało. To była świetna przygoda w ogóle. I ja bardzo bym chętnie nakręcę następne filmy. Tylko mówię, to jest jakby życia mało. To nie wiadomo, bo to jednak angażuje, prawda, człowieka, taki film. A to by jeszcze to, nową płytę, tamtą i tak dalej, ale zobaczymy. Najważniejsze jest to, że ja, tak, że tak powiem, nie nudzę się i nie mam zamiaru się nudzić, więc mam co robić w życiu. No, mówi pan, że nie lubi filmów dokumentalnych. Nie. Więc jakie pan lubi? No lubię filmy fabularne po prostu. Dobre filmy lubię. No, a pan jakieś jakie? Ulubione? Tak, no oczywiście, że tak. No to mogę powiedzieć, że na przykład lubię filmy takiego reżysera, który się nazywa Werner Herzog. Tutaj na przykład wszystkie te filmy, w których gra Klaus Kiński, prawda? Tak jak Aguirre, Gniew Boży, czy Wojciech, albo taki film Fitzgeraldo. Bardzo lubię filmy właśnie tego reżysera. Lubię na przykład filmy takiego włoskiego reżysera Pasolini. No, lubię, głównie powiem szczerze, lubię stare filmy. Takie jeszcze czarno-białe. No, tutaj z takich nowych to rzadko kiedy jak coś ciekawego się pojawia. Ostatnio muszę powiedzieć, byłem na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu teraz w tym roku i oglądałem bardzo dobry film, świetny wręcz, wybitny film takiego reżysera węgierskiego, który się nazywa Bellatar i film się nazywa Koń Turyński. No i ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, muszę powiedzieć, no więc owszem. No też, żeby oglądać film, trzeba mieć czas na to. Oczywiście, ja też staram się ten czas znaleźć, ale to, czy oglądanie dobrego filmu nigdy nie jest czasem straconym, więc ja się zawsze lubię to. No. Jeszcze w kinie, w ogóle film należy oglądać w kinie, w domu to już nie jest to. Ja też zapraszam do tego, żeby dzisiaj mój film obejrzeć. No właśnie, może pan jeszcze powie parę słów na temat tego filmu. No i czy plan, który pan, na pewno miał jakiś pomysł na to, jakiś cel, czy został ten cel osiągnięty? To i oczywiście, że został osiągnięty i to z nawiązką, tak bym wręcz powiedział, bo nikt się nie spodziewał, że powstanie film fabularny i to jeszcze komedia. No, w ciągu 4 dni. To jest podobno bardzo tempo szaleńcze. Jest. Więc ja ten czas 4 dni, na ile miałem pieniędzy, wykorzystałem do maksimum, tak no można powiedzieć, do maksymalnego maksimum. I efekt, jaki można powiedzieć jest, mnie bardzo zadowala. No. Jest w tym filmie jest oczywiście bardzo dużo muzyki też i to też no, muszę uprzedzić, że jest to generalnie też film skierowany w jakimś sensie do fanów zespołu Armia, bo takie było zamierzenie w ogóle, nie? Ale tak jak mówię, jest nie tylko muzyka i nie tylko zespół Armia, ale jest także pewien wątek, pewna intryga, którą no to nie chcę zdradzać. Myślę, że się spodoba ten film. Scenariusz jest oparty na kanwie noweli Stefana Grabińskiego, Maszynista Grot, ale aktorzy, którzy w czasie zdjęć improwizowali też. I to jak improwizowali, to być można zobaczyć. No. Improwizacje zazwyczaj w filmach dobrze wychodzą, no. Więc w sumie nie ma co się dziwić. No to tak mówię, że ta fabuła jest przyplatana występami zespołu Armia. No tak. Bo pana życie chyba bardzo się zmieniło, prawda? Jakiś czas temu. Moje życie, owszem, oczywiście zmieniło się, jak urodziły się dzieci. To jest największa zmiana w życiu ludzkim. Szczególnie w życiu, ja jestem akurat mężczyzną, to mówię o sobie, bo kobiety są bardziej predysponowane do małżeństwa ze swojej natury. Znaczy do macierzyństwa, przepraszam, nie? Natomiast mężczyzna, urodzenie się dla mężczyzny dzieci zmienia jego życie całkowicie. Więc tutaj ja muszę powiedzieć, że to jest olbrzymia zmiana w moim życiu. Ale też dzieci. Urodzenie się dzieci. Przeżył pan
pewną przemianę, prawda? Jakieś... Znaczy wiem, do czego zmierzasz. No chodzi tutaj pewnie o moją religijność, tak? Mhm. Ale to ja bym tak, ja to widzę z perspektywy czasu, widzę to trochę inaczej. U mnie nie było takiej jakiejś gwałtownej, że tak powiem, nawrócenia jakiegoś takiego, ponieważ ja przez cały czas, od początku byłem człowiekiem, że się tak wyrażę, religijnym. Mnie, ja jestem katolikiem, chodzę co tydzień do kościoła. Urodziłem się w kraju, że tak się wyrażę, katolickim. Ochrzczony jestem, byłem u komunii. I nigdy, że tak powiem, kościoła nie opuściłem, żadnej apostazji nie ogłaszałem. Tylko miałem w swoim życiu pewne, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że jakoś pobłądziłem, nie wiadomo jak, ale pewne poszukiwania, prawda, takie, przez to, że jestem ciekaw. Jestem człowiekiem religijnym i po prostu interesują mnie różne też inne religie, prawda? Przy czym ja nigdy nie praktykowałem jakiejś żadnej innej religii, nie? Więc nie jest tak znowu jakaś gwałtowna przemiana w moim życiu nastąpiła. Mi się wydaje, że ja po prostu tylko odkryłem na nowo chrześcijaństwo po prostu, tak, że się tak wyrażę. Odkryłem je na nowo. Natomiast nie jest tak, że nie wiem, gdzieś wyrzekłem się, a później się znowu, prawda, wróciłem. No. Albo na przykład byłem, nie wiem, ateistą, albo nie wiem, nawet nieochrzczony i tak dalej, bo są tacy ludzie. No mój kolega z zespołu, Darek Malejonek na przykład, on w ogóle nie był ochrzczony, nie? I no to jest zupełnie co innego. Ale miał pan też na pewno jakiś wpływ na tych swoich kumpli z zespołu. Też czytałam o Dzikim. On też mówi o panu bardzo wiele takich rzeczy, że zawsze, mimo tego, że się nie zgadzaliście często w tych sprawach, to tak... To jest zupełnie co innego. Po prostu to są ludzie, ci moi koledzy i kumple, koledzy zespołu, to są ludzie wrażliwi bardzo. No i to o tych też sprawach się rozmawia, prawda? No to nie są tematy tabu, nigdy nie były i w naszym zespole i tak dalej, więc to oni byli ciekawi tego. Zresztą ja nigdy nie ukrywałem też, że w tematyce, jak się śpiewa o śmierci, to trudno nie mówić o tym, że może jest Bóg, prawda? Albo może go nie ma, prawda? Więc no, tutaj oni też byli wrażliwi na te teksty, które ja, prawda, pisałem i piszę, więc też komentowaliśmy je. No i myślę, wydaje, że oni też docierały do nich, te teksty, no. Więc tutaj wielu moich kolegów też jakby podobną drogę miało, jak ja, tak Darek Malejonek, czy Stopa na przykład, który właśnie w tym roku też zmarł nagle. Wybitny perkusista polski. No, więc to tak wygląda raczej. W moim przypadku mówię. O was jako o zespole, myślę też Tymoteusza, że zajmujecie się tak zwaną nową ewangelizacją. Jak pan by się do tego odniósł? No mi się wydaje, że to jest trochę przesadzone, bo to, że my akurat śpiewamy teksty w zespole 2T2-3, oczywiście tu mówię, z kolegami razem z Darkiem, tam z Licą, nie? Z Angeliką, teksty z Pisma Świętego, to głównie psalmy są, prawda, które się idealnie nadają do śpiewania. To też nie oznacza, że my od razu ewangelizujemy, nie? Chodzi o to, że dla nas to jest rzecz naturalna, że jesteśmy chrześcijanami, nie? Ja nie widzę tu żadnego problemu, żeby muzyk rockowy nie mógł śpiewać Panu Bogu czy tekstu Pisma Świętego. To jest jakaś bzdura wymyślona, nie wiem, przez jakieś media, że rockowiec to jest kretynem i półgłówkiem, który tylko, nie wiem, ćpa, chla i uprawia seks z każdym. No więc no to ja, to ja nie jestem rockowcem w takim wypadku. No. Więc... to tak, bo to chodzi o ukuty stereotyp, prawda? No więc... Przy czym to jeszcze dotyczy kraju takiego jak Polska, że takie było zdziwienie, na przykład, że my śpiewamy kraj katolicki, zdziwienie, że ktoś o Panu Bogu śpiewa. W Stanach Zjednoczonych, w USA, jak zespół Metallica śpiewa, że Boże pomóż mi, swoim jednym z najsłynniejszych utworów, to nikt nie mówi, że są zespołem katolickim. No. Tam jest normalny kraj, no. A u nas jakieś takie wielkie halo. Nie wiem, z czego się to bierze, no ale mniejsza o tym. To, bo było takie wielkie halo wtedy, pamiętam, tam 12 lat temu. No, ale czy ja bym to nazwał ewangelizacją? W jakim sensie
to jest jednak słowo Boga samego i ono jakoś komunikuje się, dociera do ludzi w ten sposób. Można powiedzieć, że jesteśmy jakimś kanałem, przez który to przechodzi do człowieka, ale wiesz, co człowiek, jak to odbiera to wszystko, to już jest jego sprawa, nie? Ja przecież, my nie jesteśmy moralistami, nie komentujemy, mówimy, jak nie, tam się, to nie wiem co... No my tak nie robimy. No. Jeżeli Pan Bóg ma jakiś interes w tym, żeby to słowo, które my śpiewamy, do kogoś dotarło, to ono na pewno dotrze. Czy ktoś będzie stał w pierwszym rzędzie, czy w ostatnim. No właśnie. Mówi Pan, że na początku było takie halo i w ogóle. Nadal przecież wypowiada się Pan o tym otwarcie i też nie wstydzi tego, no to jest oczywiste. Ale to jest zawsze odbierane dobrze w tej chwili? Oczywiście, że nie, ale to trzeba być na to całkowicie przygotowanym, bo kultura, w której my żyjemy, jest jawnie antychrześcijańska, nie? I więc tutaj raczej ja się nie dziwię, że mogą to ludzie też być wrogo nastawieni do tego, no ale tak, ja uważam tę sytuację za normalną, o tak, no. Bo się mówi kraj katolicki, widocznie to nie jest taki aż tak kraj katolicki. No, mówi się, że złe czasy do kościoła to są dobre czasy. Jest z czym walczyć, to też chyba jest dobrze. To nawet nie chodzi o to, żeby z czym walczyć. Chodzi o to, że chrześcijaństwo, tak jak i w ogóle i sztuka, musi być, ja nie musi, to nie chcę mówić, musi być prześladowana, ale musi mieć, jakby to powiedzieć, musi być jakby w formie pewnej, nie? A jak już tak zaśnie, przyśnie, to nie ma życia w tym. Musi być pewien ruch. No. Przy czym ten wróg istnieje, no i szatan istnieje i jemu się nie podobają pewne rzeczy też, no to co tu dobrze gadać. A co pan myśli, jak teraz się mówi, że Kościół powinien iść z duchem czasu, powinien się dostosowywać cały czas do tego wszystkiego, jakie pan ma po tym zdanie? No ja nie wiem, co kto rozumie jako duch czasu, nie? Bo, że tak powiem, Pismo Święte i te słowa, ta mądrość, która tam jest, jest całkowicie uniwersalna i było to, prawda, pisane tam tysiące lat temu, a jest, dokładnie mówi o współczesnym człowieku, to, ja że tak powiem, to nie Kościół się powinien dostosować do współczesnego świata, tylko świat do Kościoła. No tak, mogę powiedzieć. To tak uważam. No po prostu przeczytać jakikolwiek psalm, który był opisany, powiedzmy, z tego, co tak, prawda, mam rozeznanie, około, ja wiem, 2500 lat temu. No to on mówił o tym, jakim człowiek jest dziś. No to raczej niech ten świat się dostosuje do Kościoła, nie Kościół do świata. Niby co on ma zrobić? Tam jest prawda uniwersalna, a świat się zmienia. O to chodzi. A tam jest coś, co jest trwałe. Ja to widzę w ten sposób. Jeszcze tak może bardziej od takiej technicznej sprawy chciałam zapytać. Przyjeżdża pan we wszystkie miejsca, gdzie jest pan zapraszany, czy raczej, no już pomijając takie sytuacje losowe, nie? Czy to jest tak, że jednak pan odmawia często? No bo tak jak już też rozmawialiśmy, że często nie ma pana w domu na przykład, czy z tego powodu? Nie, no bez przesady, no ja przez to, co robię, też jakoś muszę utrzymać swoją rodzinę, no. No to jest moim zawodem, prawda, więc jak ktoś chce zorganizować koncert, no to raczej jedziemy i gramy ten koncert, no i żadnych fochów nie ma, przy czym no jestem, staram się być odpowiedzialnym ojcem, no muszę coś swoim dzieciom dać do jedzenia, no natomiast to jest oczywiste, że czasem parę dni może mnie nie być w domu, no ale już no taki to los, przy czym jak powiedziałem, już nie jestem tak popularną osobą jak Grubson, którego pewnie nie ma w domu 30 dni w miesiącu. ja mam znacznie lepiej, o tak. A pana dzieci pana słuchają? Pana muzyki? Czy raczej stara się pan je jakoś tak nie zarażać może w ten sposób? Nie, oczywiście, że staram się ich zarażać. No to dobrą muzyką trzeba zarażać. No, no, no co tu gadać? No moje dzieci, odkąd się urodziły, to słyszą w domu muzykę. No. Więc one od takiego, no dosłownie, odkąd się urodziły, są, że tak powiem, w domu, w którym ciągle gra dobra muzyka. Nie? I to od muzyki jakiejś poważnej, przez jakiś jazz do współczesnej muzyki rockowej i tak dalej, więc one znają każdą muzykę
One już są tak obeznane. No, ale oczywiście teraz córka ma 15 lat, no to ona musi tą identyfikację pokoleniową przeżyć. No i Grupson rządzi, prawda? Ale ja już się nie łapię na to. Ja sobie słucham tego, no, Milesa Davisa. Wiesz. Ma pan jeszcze jakichś twórców, których wybitnie pan lubi? Nie, no to jest oczywiście, że tak, nie? Tylko przy czym, no ja, bo ja kocham muzykę, no i ja słucham mnóstwo muzyki. Na ile mogę. No to na pewno, oczywiście, że to się też zmienia, tak, że przez jakiś czas słucha się kogoś takiego, a później kogoś innego, nie? Niemniej jednak ja obecnie, w obecnej chwili to tak jak już słucham muzyki, to słucham w domu, to słucham głównie muzyki poważnej i jazzowej, nie? Natomiast jak jedę w samochodzie, to słucham jakiś właśnie rocka w samochodzie, nie? A w domu to jazzu czy poważnej muzyki. Generalnie chyba tak zwanej poważnej muzyki więcej, no i tak jeżeli to już chodzi jakiś mój ulubiony kompozytor, to jest Debussy, nie? No więc tak, to mogę na pewno powiedzieć. No. Ale jest tutaj od jazzu, no to tam powiedzmy Coltrane na przykład. No. A czego jeszcze? Nie jestem tu oryginalny na pewno. Nie wiemy, czego jeszcze, jakie pan ma plany na przyszłość, takie najbliższe. Plany na przyszłość to mam nagrać nową płytę jakąś świetną. Książkę napisać jakąś nową, świetną. Świetny film nakręcić, następny. I namalować z 10 nowych obrazów świetnych. To są moje plany. Kurde, ja widzę, że pan naprawdę tak się tym super bawi. To jest tak jakby... No niezwykłe. Wielu ludzi to tak jakby pomyślało nakręcić film, to pewnie by się od razu zniechęciło, bo jest milion spraw, których nie da się zrobić. A pan to od razu tu zrobić to świetne, tu tak. I to jest... Widać panu taką pełnię życia. No ale to co zrobić? Każdy może mieć pełnię życia. To tylko zależy od człowieka. No nie można się poddawać po prostu zwątpieniom. Trzeba, ja jestem człowiekiem, jestem na przykład, ja mam charakter entuzjasty na przykład. Jestem optymistą. Ja jak coś chcę robić, to jestem pewien, że to się uda na przykład, nie? O tak. Właśnie. I to oczywiście, że spotkają niepowodzenia i jakieś po drodze są różne wypadki, no to losowe, że tam się spotyka ludzi na przykład nieuczciwych, czy jakichś tego i tak dalej, ale mnie to nie jest w stanie załamać. Tak, żebym powiedział, nie, rzucam to wszystko w cholerę, już mam tego dosyć, nie robię tego. Ja, albo ktoś ci mówi, przychodzi i mówi, ale słabą płytę żeś nagrał. A to ja mówię od razu, ja nagram świetną płytę, się nie znasz po prostu i tyle. No. Więc ja mówię, jestem entuzjastą i mam nadzieję, że tak mi zostanie do końca życia. Niestety musimy się już dziś pożegnać. Z Tomaszem Budzyńskim rozmawiała Aleksandra Nowosad. Bardzo było mi miło porozmawiać. Dziękuję za to, że mogłem tutaj uczestniczyć w tej audycji i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja w Lublinie studiowałem. No ja też właśnie teraz już w Lublinie. Ja na historii sztuki byłem. Ale super. Ja zdaję historię sztuki na maturze. Tak? A nie wywalili. Ale i tak fajnie. To jest... Wywalili mnie po roku. Co? Bo zamiast się ten... Zamiast chodzić, to wygarowałem. Myślałem, że mi to, słuchajcie, ujdzie tak jak w liceum, bo ja... Chodziłem do Nałęczowa, do plastyka, nie? W Nałęczowie. To myślałem, że tam mi tak, będzie tak luźno jak w plastyku i mi to ujdzie, ale nie uszło. No ale zaraz potem ten zespół żeśmy założyli i już poszło. Tak do dziś.